Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W ten niedzielny wieczór w studio Rozmów Niedokończonych wita Państwa bardzo gorąco i serdecznie ojciec Wacław. Dzisiejszy nasz temat. Nad Niemnem losy prawdziwych bohaterów. Moim i Państwa gościem jest pan Robert Pawłowski, historyk, autor książek takich jak Niemy Niemen, dalsze losy bohaterów nad Niemnem oraz Płynąc po dnie Niemna, jak również producent filmu Niemy Niemen. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie Robercie, jak to się stało? Jeden z współczesnych youtuberów, blogerów, bardzo skądinąd oglądalny i poczytny, twierdzi, że książka Nad Niemnem to jest największy z koszmarów młodzieży na przestrzeni edukacji. Najtragiczniejsza, tak tutaj cytuję, powieść do przebrnięcia. Natomiast pan zafascynował się tą książką, zafascynował się tymi bohaterami i poszedł głębiej niż tylko do literatury pięknej. Co tam pana zafascynowało i dlaczego? Zafascynowało mnie kilka takich bardzo istotnych motywów, na które natknąłem się jeżdżąc tam, czyli na tereny obecnej Białorusi, bo o tych terenach tam leżą bohaterowicze, tam toczy się akcja powieści Nad Niemnem. Ale zanim przejdę do powieści, jak się to zaczęło i dlaczego zacząłem wokół tego tematu chodzić, pracować nad nim, to odniosę się do tego wpisu blogera. To nieprawda, że to jest koszmar. To jest literatura, która dzisiaj oczywiście pisze się inaczej, ten język jest troszeczkę archaiczny i on jest trudny, ta książka jest trudna do przebrnięcia, ale dlaczego nieprawdą? To jest bardzo cenna literatura, dlatego że nie mieliśmy wówczas fotografii, nie mieliśmy również filmu. W związku z czym Eliza Orzeszkowa oddała nam to, czego właściwie nigdzie byśmy nie znaleźli, czyli jak wyglądał opis przyrody, jak ta przyroda wyglądała, jak wyglądało życie ludzi, jak wyglądały ich zagrody, etc., etc. Natomiast tu błąd tkwi moim zdaniem w edukacji, której ofiarą również było moje pokolenie, ojca pokolenie. No i niestety dzisiejsze pokolenie też ma ten sam problem uczniów. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś we wrześniu, będąc nad jeziorem Świteś, spotkałem grupę młodzieży z polskiej szkoły z Wilna i zaczepiłem nauczycieli i spytałem, czy to taka wycieczka przed rozpoczęciem roku, na co mi nauczycielka odpowiedziała, że ich uczniowie zawsze w pierwszej klasie jadą nad Świteś, by dotknąć, zobaczyć i zrozumieć, że ta Świteś nie znajduje się na Marsie. Z Białegostoku nad Świteś to jest około 200 km, z Warszawy 400. To nie jest jakaś odległość. Oczywiście dzisiaj mamy sytuację polityczną, jaką mamy. Natomiast naprawdę szkół można naliczyć w Polsce kilkanaście, które kiedykolwiek zabrały dzieci na taką wycieczkę, żeby te dzieci zrozumiały, że nie uczą się o Marsie. Wracając do Orzeszkowej i do pięknych tych opisów, jeżeli się jest tam i zobaczy się te jawory, o których ona pisze i o tym niezwykłym Niemnie, proszę mi wierzyć, że tam się chce czytać te opisy i gdyby ta młodzież dotarła tam, szybciej by, bardziej by skłaniała się do czytania opisów, aniżeli akcji. Natomiast co mnie urzekło, dlaczego tym tematem się zająłem? Zająłem się dlatego, że dotarłem do informacji, które mną wstrząsnęły i poraziły, bowiem kiedyś, ja byłem na Białorusi, nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale około 100 razy, kiedyś byliśmy w Bohaterowiczach z moim przyjacielem z Grodna i który spytał mnie, czy byłem w domu Jana Bohaterowicza. Pomyślałem sobie, że skończyłem historię i nie wiem, że nic o tej postaci. Trochę się zawstydziłem, że ona w ogóle istniała. No, ale zapytałem go, mówię, to była prawdziwa postać? A on mówi, no oczywiście. No i poszliśmy do domu Janka Bohaterowicza. To jest właśnie cegła z tego domu przywieziona stamtąd. Celnicy na granicy spytali mnie, co wiozę. Powiedziałem, że Polskę.
no bo w pewnym sensie jest to nasze dziedzictwo. Ale dom, ja dużo, mnóstwo widziałem takich budynków, które są w bardzo złym stanie sam stan tego domu oczywiście nie zrobił na mnie takiego wrażenia, jak historia Janka Bohaterowicza, który dożył 1939 roku i wejścia Sowietów do Bohaterowicz. I ta historia, nie będę jej dokładnie opisywał, ponieważ to znajdziecie Państwo w moich książkach, ta historia jest dramatyczna. Natomiast Jan Bohaterowicz to jest właściwie tło, może tło to złe słowo, natomiast jest obrazem całej polskiej społeczności, która spotkała się w 1939 roku z najeźdźcą sowieckim. I ta historia spowodowała, że doszedłem do wniosku, że muszę odrobić lekcję, czyli dowiedzieć się więcej o Janie Bohaterowiczu. On naprawdę nazywał się Klemens Strzałkowski. I to jakby była pierwsza kwestia. A druga kwestia, doszedłem do wniosku, że napiszę książkę. Ale cóż, jeżeli napiszę książkę i nie zrobię wokół tego PR-u, to będzie to książka, gdzie 20, 30, może 200 takich zakręconych ludzi, jak ja, przeczyta tę książkę. I właściwie tyle. No to postanowiłem, że zabiorę również tam ekipę filmową filmu Nad Niemnem. No i pojechaliśmy do Bohaterowicz, nagraliśmy ten film i machina ruszyła. No, jak machina ruszyła, zainteresowały się media, film jest w tej chwili w telewizji, nie właścicielem, tylko prawa do emisji ma Telewizja Polska, kilkakrotnie go emitowała. Można go bezpłatnie obejrzeć również w internecie. No i kolejny etap to powieść, która myślę, że dotrze jeszcze do szerszej grupy. A no, kolejne moje marzenie to zakończyć to, ten cały jak gdyby proces serialem, który myślę, że bardziej dotrze aniżeli książka, ponieważ kino wyparło literaturę, jeżeli chodzi o pierwszeństwo. I cel jest jeden. I dlatego też jak gdyby przyświeca to od początku. Ja muszę dotrzeć do jak największej grupy osób, żeby to nie zostało zapomniane, gdzieś zamiecione pod dywan, ponieważ ta prawda jest bardzo smutna. No właśnie, bo trwamy teraz w czasie, wczoraj rozpoczęliśmy jubileusz 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Eliza Orzeszkowa pisała Nad Niemnem w pewnym konkretnym kontekście historycznym, ale też w pewnym konkretnym celu, żeby pamięć też o powstańcach styczniowych nie zaginęła, żeby gdzieś ta walka o to, co to znaczy być Polakiem i co to znaczy polskość, jednak cały czas była podtrzymywana. I ta sama myśl przyświeca również panu. No, nieskromnie powiem, że tak, że gdzieś tam nas to łączy. Eliza Orzeszkowa, jeżeli mogę, to w kilku zdaniach o niej. Pierwsza, odnosząc się do youtubera i do tego wpisu, jest to majstersztyk, by napisać książkę, powieść o powstaniu styczniowym i nie wspomnieć słowem o tym powstaniu. Ja życzę temu bardzo popularnemu obecnie celebrycie, by napisał coś takiego i zobaczył, i z jaką trudnością ona się musiała zmierzyć. Dlaczego Orzeszkowa nie pisała, pisząc o powstaniu styczniowym, nie wspomniała o nim? Dlatego, że po prostu mieliśmy cenzurę carską. W związku z czym, po pierwsze, groziła jej kara śmierci, groziło jej zesłanie. Mało tego, nigdy ta książka by nie przeszła przez cenzurę, w związku z czym to był naprawdę wielki majstersztyk. Poza tym Eliza Orzeszkowa to nie była osoba, to jest takie ja się zawsze zastanawiam, czy to jeszcze w czasach PRL-u komuniści sobie wymyślili coś takiego, że zaszpecą tę kobietę, która tak naprawdę była cudowna. Eliza Orzeszkowa dzisiaj, jeżeli sobie uświadomi, jak ja chodziłem do szkoły i gdyby ktoś mnie zapytał w kilku zdaniach, jakbym je opisał, no to naburmuszona, trochę przy sobie pani, zawsze stara. I takie zdjęcia ciągle mamy Elizy Orzeszkowej. Jak ja zacząłem wokół tego tematu chodzić i drążyć go, to doszedłem do wniosku, że odnalazłem zdjęcia, że Orzeszkowa była młoda i moje zdziwienie było, kurczę, przecież ona zawsze była stara, tak? No i tak ją przedstawiano, taką naburmuszoną, niesympatyczną panią. Natomiast to była wielka kobieta. Była kobietą kochaną przez grodzieńszczan i nie tylko. W
1886 bodajże szóstym albo ósmym roku Grodno spłonęło. To Eliza Orzeszkowa, która nie była majętną kobietą, rzuciła właściwie wszystko, co miała i zaczęła pomagać ludziom, którzy właściwie stracili wszystko. Robiła akcje, ziemniaki, zbierała ubrania, bo ci ludzie byli u skraju nędzy. Grodzieszczanie nigdy tego jej nie zapomnieli. Przed świętami Bożego Narodzenia zawsze organizowała wigilię u Elizy, czyli u niej w domu w Grodnie. Nie patrzyła, czy to były dzieci żydowskie, czy to były rusińskie, czy Polacy. Brała te dzieci wszystkie do siebie i czym mogła, to je gościła. I to była zawsze wigilia u Elizy Orzeszkowej. Eliza Orzeszkowa, gdy umierała, jej dom do dzisiaj, zresztą stojąc, został odsunięty od ulicy w czasach sowieckich. Natomiast on był bardzo blisko ulicy. Mieszkańcy Grodna ułożyli słomą, ponieważ były kocie łby, czyli coś, kamienie, tak, taka droga kamienista, ułożyli słomą tę ulicę, żeby konie, które przyjeżdżają, nie zagłuszały, nie hałasowały, nie stwarzały jej problemu, ponieważ wszyscy wiedzieli, że Eliza jest chora. 10 lekarzy walczyło, żeby utrzymać ją przy życiu. No niestety, serce nie wytrzymało. W 1910 roku Eliza Orzeszkowa zmarła i władze carskie przeraziły się. Widziały, że będzie ogromna manifestacja polskości w Grodnie. Polski jeszcze nie było na mapie, tak? 1910 rok. I na pogrzeb zabroniono pójść dzieciom ze szkół, nauczycielom, a i tak przyszło 15 tysięcy ludzi. To była wielka manifestacja polskości. I ja, jak mogę, to zacytuję. Mam tu tygodnik ilustrowany z 1911 roku. Taki krótki fragment. Już nie bije serce wielkie, co obejmowało swą miłością z krańca w kraniec naszą ziemię całą, co kochało wszystkie dzieci tej biednej krainy. Tu takich w prasie z tamtego czasu można znaleźć mnóstwo takich wpisów. I Eliza Orzeszkowa nie była naburmuszona, nie była niesympatyczna. To była wielka patriotka, wielka osoba z wielkim sercem i bardzo empatyczna. No i chyba właśnie dlatego to był powód, dla którego została tak przedstawiona w historii, jak przedstawiona, myślę, że tak. Żeby też zepchnąć. Bo w zasadzie tak naprawdę z tego, co kojarzę, to Eliza Orzeszkowa w podręcznikach kojarzy się tylko i wyłącznie z powieścią Nad Niemnem i generalnie za bardzo nie poświęca się tej postaci za dużo czasu. No to taki mamy jeszcze element, jeżeli chodzi o Elizę Orzeszkową. Traugut nigdy by nie stanął na czele powstania, gdyby nie Eliza Orzeszkowa styczniowego. Eliza Orzeszkowa przewiozła, mając tam około 20 lat, przewiozła go przez granicę Wielkiego Księstwa Litewskiego, bo ta granica wówczas istniała, w czasach zaborów, do Królestwa. I czym ona narażała? No, narażała swoje życie, narażała właściwie wszystko i przewiozła. No, o zgrozo, gdyby może Traugut nie przyjechał do Królestwa, to by uratował życie, no ale stanął na czele powstania. Ona była wielką patriotką i moim zdaniem ta rola faktycznie musiała być też w PRL-u zabijana, nie pokazywana, dlatego że ona ogólnie nam właściwie wszystkim wpajano, do dzisiaj trochę tak jest. Niemen to właściwie nie wiadomo, gdzie płynie, tak? A to była przecież nasza rzeka, rzeka, nad którą wychowały się, urodziły pokolenia. I nieprzypadkowo Czesław Niemen, czyli nasz jeden z naszych większych piosenkarzy, przyjął pseudonim Niemen przecież. On nazywał się Czesław Wydrzycki. No i tu komuniści mieli problem z nim również, bo ta rzeka miała być wymazana z naszej pamięci. To, że się udało zrobić film w 1986 roku, to też trzeba chylić czoła tym, którzy, między innymi już nieżyjący, świętej pamięci Kazimierz Radowicz. Gdyby nie on, to ten film nie ujrzałby światła dziennego. Właśnie o ten projekt chciałem zapytać. Niemen. Pomysł autorski? Tak, od początku do końca. Bo Niemen jest Niemen. Niemen nie mówi. Niemen był przed wojną, był areną. Porównanie do ulic w Warszawie, bo chciałem go do Marszałkowskiej porównać, ale to chyba złe. No, tętnił życiem. Tam
pływały promy, tam ludzie spotykali się, tam ludzie bawili się, kąpali. Właściwie ten Niemen ich żywił, było to ich miejsce, które wszystkich ich łączyło. A w tej chwili nad Niemnem, ja jeździłem wielokrotnie, są czasami wędkarze, ktoś tam gdzieś siedzi, ale on milczy. To jest potężna rzeka. To jest potężna rzeka. Czytałem ostatnio też taką książkę niemieckiego pisarza, który opisuje Niemen, ale ten górny, który już wchodzi do ujścia morza, czyli przy Kłajpedzie, ta miłość u nich jest też bardzo ogromna. I jak można, to potem jeszcze na ten temat się w kilku zdaniach odniosę. Powiedział pan o tym, że bohaterowie książki Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem to nie są postacie fikcyjne, tylko to są postacie faktyczne. Pan do ich historii dotarł, pan ich historią się zafascynował i też w sposób ciekawy w swoim filmie próbuje pokazać tym, którzy wcielili się w postacie filmowe, pokazać, że to nie była fikcja, że to rzeczywiście była realna historia. My często, w tej chwili jest to dosyć modne i popularne, że słuchamy aktorów, trochę też zmuszamy ich do, szczególnie dziennikarzy, nie obrażając branży dziennikarskiej, ale zmuszamy ich do wypowiedzi na tematy, o których oni na dobrą sprawę często nie mają pojęcia. Oni mają być fachowcami w tej chwili od wszystkiego. A aktorzy często to są ludzie, którzy mają oczywiście swoje zainteresowania, ale tak naprawdę wykonują swoją pracę. I w filmie Nad Niemnem oni nie byli świadomi wielu rzeczy. Do pierwszej emisji i do premier tego filmu, natomiast wcześniej wykonywali swoją pracę. No, film jak nawet film. Sam fakt, że film powstawał w Polsce. Oni nigdy nie przekroczyli granicy. Dopiero gdy w 86 roku, czy 7 stycznia była emisja, wspominał Adam Mariański, który grał Janka Bohaterowicza, że on spóźnił się do kina i po seansie usiadł, tak sobie w kąciku siedział, oglądał reakcję i ludzie wstali, zaczęli klaskać. Co się w kinie generalnie nie zdarza. Oklaski można spotkać w teatrze. No i on się bardzo wzruszył i zaczął jak gdyby chodzić wokół tego tematu, drążyć. Dlaczego na przykład w Polsce? No i ta historia była bardzo skomplikowana. Ten film w ogóle nie miał prawa nazywać się Nad Niemnem. To Kazimierz Radowicz, wspomniany przeze mnie, zaprosił kogoś z Ministerstwa Kultury. No i mówiąc go kolokwialnie, spił, żeby on wyraził zgodę na to, żeby ten film w ogóle ujrzał światło dzienne. No i ten towarzysz partyjny mówi mu: Kaziu, w porządku, ten film będziesz mógł zrobić, ale nazwij go jakoś inaczej. No, Nad Niemnem to takie niezbyt ciekawe. Nazwij go Wielka Rzeka. No to trzeba było mu jeszcze troszeczkę tego alkoholu dołożyć. No i zgodzili się na to, że ten film o takim tytule mógł powstać. Natomiast była taka propozycja, no może pojedziemy chociaż na Litwę, tak? No był to Związek Radziecki, ale tam chociaż zrobimy zdjęcia, na co towarzysze z Ministerstwa Kultury PRL-u powiedzieli, że siedźcie lepiej cicho, nagrajcie go nad Bugiem, Wartą, bo nigdy, jak Sowieci się dowiedzą, nigdy nie pozwolą na nagranie tego filmu. W związku z czym rola Kazimierza Radowicza, scenarzysty tego filmu, była przeogromna. Właściwie ten film przepchnął i ja pamiętam, jak do kin wszystkie szkoły musiały pójść na ten film, ale ludzie szli tam, nie tylko uczniowie, wszyscy. Ten film to była w pewnym sensie również manifestacja. Czyli Eliza Orzeszkowa po raz kolejny nas jak gdyby podniosła do jakiejś takiej patriotycznej postawy i nadziei, bo to wówczas się z tym też wiązało. I ten film był nakręcany, był realizowany nad rzeką Narew, nad rzeką Bóg i nad rzeką Wartą. I oni nigdy w życiu nie widzieli Bohaterowicz. Nikt nie miał pojęcia i ten wyjazd ze mną był ich pierwszym wyjazdem do faktycznych stron bohaterowickich. Oglądałem film, więc mogę powiedzieć, nie chcę spoilerować, ale jednak okazało się, że twórcom, scenarzystom udało się odtworzyć prawie idealnie tamte warunki. Znaczy, oni sami to podkreślili, natomiast ja śmiem twierdzić, widząc zagrodę,
Bohaterowicza i Anselma. Myśmy taką zagrodę z nimi na tym wyjeździe znaleźli. Ja nie byłem świadom, że to jest ta zagroda. Oni idąc mówią, Tomasz Tarasin, który robił zdjęcia do filmu i kierownik produkcji Piotr Dzięcioł, mówią, tutaj to jest takie miejsce, takie jak żeśmy wtedy znaleźli miejsce pod Białymstokiem, bo film był, ta zagroda była niedaleko Białegostoku realizowana. I oni wyobrazili to doskonale, bo najpierw poszliśmy do domu Jana Bohaterowicza, oni mówią, nie, to nie tak. Ale faktycznie ten dom Jana Bohaterowicza, Eliza Orzeszkowa nie brała go pod uwagę. Ona brała pod uwagę tę zagrodę, którą znaleźliśmy. Oddali to w pierwszorzędnie, w związku z czym naprawdę, jeżeli ktoś ma trudność z czytaniem opisów, ja proponuję obejrzeć film, który przeszedł w tej chwili digitalizację i jest to film naprawdę, który się przyjemnie ogląda. I jest też wierną ekranizacją, w związku z czym jak ktoś ma opory do czytania opisów, proponuję obejrzeć film. Świetnie zagrany, świetnie zrealizowany i dzisiaj już takich filmów się nie robi. Ale też zachęcamy do tego, żeby zobaczyć ten dokument mówiący właśnie pod tytułem Niemy Niemen, żeby zobaczyć tę historię też... Ja tym bardziej, tak, bo jest to moja praca. Nie tylko moja i mój pomysł. Ten dokument, w tym dokumencie można zobaczyć i zrozumieć, co takiego zainspirowało. No, mogę tylko tyle powiedzieć, że Jan Bohaterowicz przeszedł Gehennę sowiecką i Sowiecie w 1939 roku. Naszego bohatera literackiego uśmiercili w sposób straszny. I jest to jak gdyby symbol polskości, która cierpiała w 1939 roku, o której my jako społeczeństwo polskie często zapominamy. I niestety żyjemy w takich czasach, że teraz sytuacja trochę się powtarza. To znaczy za naszą wschodnią granicą próbuje się zrobić wszystko, żeby te ślady polskości i to wszystko, co jeszcze polskie zostało na Grodzieńszczyźnie, zniszczyć, stłamsić. Natomiast są tam jeszcze ludzie, którzy pamiętają, którzy żyją, choć to już są jednostki i jest ich coraz mniej. Dotarliście w Bohaterowiczach do rdzennych mieszkańców tej miejscowości. Tak, tak. W Bohaterowiczach mieszkają chyba 3 rodziny, które jeszcze zostały. Właściwie rodziny to dużo powiedziane, tak? No bo to już samotne panie. Które tam jeszcze zostały, między innymi pani Danusia Stanieńska, która pojawia się w filmie, moim tym filmie dokumentalnym Niemy Niemen. I poznałem jeszcze również jej męża i to jest taka przestroga dla wszystkich, że nie można niczego odkładać. On był świadomy, nie mógł chodzić, bo już był schorowany i mówi do mnie, niech pan zostanie, niech pan u nas przenocuje, wypijemy kielicha. A ja mówię, dobrze, to przyjadę za 2 tygodnie, to wtedy zostanę, spędzę noc nad Niemnem, to moje marzenie ciągle niespełnione w Bohaterowiczach i nie zdążyłem, bo on po tygodniu zmarł, także nie wolno odkładać takich rzeczy, niewiele zostało. Pani Danusia natomiast jest to bardzo skromna, biedna osoba, której powiem może nieskromnie, w pewnym sensie pomagam, bo jej emerytura wystarcza na przeżycie właściwie, nie wiem, przez kilka dni. Natomiast jej zawsze serdeczność i gościnność jest niesamowita. Ona właściwie nie mając nic, zawsze coś tam próbuje zaserwować na stół. Jest to wspaniała kobieta, która ma certyfikat, ja mam skopiowany ten certyfikat, potwierdzający przez cara, że ona pochodzi ze szlacheckiej rodziny Bohaterowiczów. W związku z czym nie jest to osoba dla nas zupełnie obca, tylko to ta, o której Eliza Orzeszkowa o tym rodzie pisała. Natomiast dużo społeczności mieszka polskiej w Sopoćkiniach. To jest już blisko granicy i mamy o zgrozo sytuację taką, że chcemy stawić wszyscy, znaczy może nie wszyscy, no ale większość, ja również, mur na granicy z Białorusią, bo obawiamy się emigracji, tak, niepożądanej. A problem polega na tym, że kompletnie wszyscy zapominamy, że tam zaraz za granicą zostali Polacy, którzy mówią po polsku, czują się Polakami i którym tak naprawdę reżim Łukaszenki urządził też i jatkę, bo oni boją się dzisiaj spać w domach. Tak? Oni uciekli w tej chwili do znajomych, do rodzin, do Grodna, do Mińska i my o nich kompletnie zapominamy na zasadzie, bo przecież to już jest Białoruś. A Sopoćkinie... Sopoćkinie to polska społeczność, Polacy, polska parafia, polskie cmentarze. Ja pamiętam
z historii Sopoćkin taki motyw, gdy Stalinowi się ta ręka omsknęła i te Sopoćkinie zakreślił do Związku Radzieckiego. I przyszła informacja, że będą, znaczy zaczęli zsyłać na Sybir tych Polaków. No, oni napisali list do Stalina z prośbą, że rozumieją, że oni są Polakami, że no, w związku z tym, że nie pasują do nowej rzeczywistości radzieckiej, tylko niech on zabierze, wyśle ich na ten Sybir po żniwach. Także ta ogromna praca pozytywistyczna, ten patriotyzm ich jest niesamowity. Zresztą Sopoćkinie to dawna moja parafia, znaczy moja, to dużo powiedziane moja, bo mnie jeszcze na świecie nie było. Natomiast podzielona parafia w 1910 roku. I Mikaszówka leży po stronie polskiej, a Sopoćkinie po stronie obecnie białoruskiej. Kiedyś to była jedna parafia, także tu nie ma mowy o jakimś takim niepolskim żywiole i tam jest sporo Polaków, tak samo w Grodnie. I co smutne, to że często my ich sami nazywamy Ruskimi, Białorusinami, to dla nich jest bardzo bolesne. No, to jest rzeczywistość, do której trzeba nam wracać, o której trzeba pamiętać. I właśnie pana projekt, tak powiedzmy ogólnie, służy też temu, żeby przypominać o losach Polaków, przypominać o tych, że tam właśnie po drugiej stronie granicy też są Polacy, którzy mają polskie korzenie, którzy mówią po polsku, którzy modlą się po polsku i którzy są no, potomkami tych, którzy przelewali krew za wolność, którzy chociażby te 159 lat temu brali do ręki broń, żeby właśnie walczyć i pokazać, że jesteśmy Polakami i że w Polsce wolnej chcemy żyć. Mówiliśmy o filmie, mówiliśmy też, no właśnie, chciałbym powiedzieć o powieści. Dlaczego i jaki, jakby to powiedzieć, nie chcemy spoilerować i nie mówić o czym jest, żeby rzeczywiście dobrze się każdemu czytało i była jednak odkrywcza. Natomiast skąd też pomysł powieści, żeby kontynuować w pewnym sensie te historie? Pomysł powieści powstał, gdy żeśmy realizowali film dokumentalny nad Niemnem, ponieważ ja tych historii, tam ta powieść nie dotyczy tylko i wyłącznie rzeczywistości bohaterowickiej. Ona dotyczy Grodzieńszczyzny, Nowogródczyzny. Miejsca akcji są również w Moskwie, w Szwecji, w Warszawie. W związku z czym to jest troszeczkę szerszy konspekt tematu. Natomiast wtedy mi aktorzy i producent obecny, czyli kierownik produkcji Piotr Dzięcioł powiedział, że to jest doskonały materiał na serial. I ja tak sobie chodziłem, stwierdziłem, że ja mam w głowie tę powieść, tylko muszę ją poskładać i napisałem. I jak gdyby wiem, że w ten sposób, bo ta powieść, powiem nieskromnie, jest ciekawą powieścią. Nie jest to może miła i sympatyczna lektura, ale czasy nie były miłe i sympatyczne. Nie jest też strasznie, znaczy no są sytuacje, które no w czasie wojny się wydarzyły, w związku z czym nie można było zrobić z tego jakiejś komedii, bo tu naprawdę nie było nam do śmiechu, znaczy nam, naszemu pokoleniu, znaczy naszemu społeczeństwu. I moja siostra, gdy przeczytała tę książkę, powiedziała, że poza tym, że się jej podobało, pozdrawiam serdecznie, myślę, że mnie gdzieś tam ogląda, to powiedziała, że najbardziej rozwścieczył ją fakt, że ona do tej pory, do przeczytania tej książki, o wielu rzeczach nie wiedziała. I to dlatego twierdzę, że ta powieść wypełnia jak gdyby ten mój cel. Jest też ułatwienie, powiedzmy, dla tych, którzy nie za bardzo lubią czytać, bo jest audiobook. Jest audiobook. Do obu pozycji, tutaj mamy akurat jeden audiobook, natomiast do obu książek Niemen, i Płynąc pod dnie Niemna są audiobooki. Audiobooki, teoretycznie można byłoby stwierdzić, że to dzisiaj nic rewelacyjnego, natomiast ja polecam te audiobooki osobom, które potrafią w ten sposób, czy lubią w ten sposób poznawać literaturę, dlatego że pierwszy audiobook czyta Adam Mariański, czyli Jan Bohaterowicz filmowy, i Katarzyna Pawlak, czyli Justyna Orzelska. A drugi audiobook czyta również Adam Mariański, czyli Janek Bohaterowicz, i robi to doskonale. Zresztą moja żona i moja teściowa słuchały audiobooka i ja potem, słuchając, jak one gdzieś tam podsłuchiwałem,
to zacząłem sam słuchać, pomimo że znam tę powieść i twierdzę, że audiobook Adam Ariański zrobił naprawdę kawał dobrej roboty. Czyli to też dla tych wszystkich, którzy jeżdżą samochodami, korzystają właśnie, mają powiedzmy w cudzysłowie dużo wolnego czasu spędzanego na przykład w samochodzie, można wykorzystać i posłuchać. Powieść ma pewną konkretną dedykację, bo ona nie jest pisana tak ad hoc, nie jest pisana też na przykład dla rodziny, tylko dedykuje ją pan żołnierzom Grodzieńszczyzny i Nowogródczyzny, a w szczególności panu Zygmuntowi Olechowiczowi, pseudonim Zygma. Proszę nam przedstawić tę postać. Zygmunt Olechnowicz to jest kolejna postać, którego historia mną wstrząsnęła. Takiego stopnia próbuję znaleźć jego grób, że no, udało mi się dojść nawet do Ministerstwa Obrony Narodowej Kazachstanu, ale jest to bardzo trudne, bo spotkałem się tam z życzliwością, ale już od pół roku nie dostaję żadnej informacji. I ten człowiek umierał, właściwie znalazł się w piekle za życia, tak? Tam gdzieś taki artykuł przeczytałem o nim. Sowieci nie mogli mu darować. Jemu i jego kolegom, że walczyli z nimi podczas II wojny światowej, a właściwie Zygma i jego koledzy, czyli podziemie niepodległościowe, przede wszystkim broniło społeczności, ludności cywilnej przed bandami czerwonymi sowieckimi. I żeby byli to doskonali żołnierze, zdyscyplinowani, mówię oczywiście o naszym podziemiu, nie o Czerwonej Armii, chociaż tamci byli również przeszkoleni, dostawali przede wszystkim broń z Moskwy. No i gdy udało się Sowietom ich okrążyć, Zygma niestety został ranny. Dlaczego niestety? Bo koledzy zginęli, a Sowieci za wszelką cenę chcieli utrzymać go przy życiu. No i to, co potem go spotkało, to 25 lat łagrów. Oni go katowali po drodze, już nie będę długiej historii opisywał, taką zabawę mieli brat, kiedy się jego wypowiadał, oni go tłukli po głowie, tak? Tak, żeby tą głowę doprowadzić do takiego nieużytku, ale on, to, że się znalazł na koniec życia w szpitalu psychiatrycznym, nie znaczy, że miał problemy psychiczne. No, on tam się znalazł po tych 25 latach łagru, gdzie wszystkich zwalniano jednak po 15, po 10 i on już też był w pociągu do Warszawy. W Moskwie go zatrzymano, skatowano i odesłano go z powrotem po 15 latach dalej do łagru. W latach 70. pojawił się w swoim mieście w Lidzie, no i ludzie bali się. Lata 70., lata już Breżniewa, Sowiecja, nie miał domu, bo dom jego został skonfiskowany. Rodzina nie żyła, w związku z czym ludzie też bali się go przygarnąć, bo ten system reżimu sowieckiego wówczas w latach 70. wcale nie był aż tak mocno łagodniejszy, aniżeli za czasów Stalina. No i on szlają się po ulicach, nie mając gdzie przenocować. I był taki przepis w Związku Radzieckim za włóczęgostwo. Szło się do więzienia. No i wtrącono go właściwie nie do więzienia, a do psychiatryka. Wywieziono do Kazachstanu. I w Astanie w 1993 roku ten człowiek zmarł. Ten człowiek zmarł za czasów Hanny Suchockiej. Gdzie teoretycznie my już byliśmy, szczyciliśmy się wolnością, zapomniane przez w tej psychuszce do końca dni siedział kochając Polskę. Także jemu dedykuję tę książkę, bo uważam, że to jego cierpienie było straszne i takie, powiedziałbym, no, nieludzkie. A jakie plany? Planów mam jeszcze sporo, no, poza serialem. Tu będziemy oczywiście musieli znaleźć na to środki. No, nie jest to proste, no, ale nie ma rzeczy niemożliwych, tak? W związku z czym będę szukał możliwości. Pewnie zaczniemy od pierwszego odcinka i spróbujemy z jakąś telewizją dojść do porozumienia, by ten serial... No, zrobić film to jest jedna, druga rzecz, żeby on był emitowany. Mam tutaj deklarację aktorów, doskonałego reżysera, który na Konrada Łęckiego, który zrobił chociażby Wyklętego, wszelkiej pomocy. Także myślę, że to kolejny etap to serial na podstawie tej powieści. I to miało się na tym już skończyć. Natomiast ja sam doszedłem do wniosku, że jest jeszcze jeden etap, o którym chciałbym napisać i powstanie jeszcze jedna powieść, kolejna część, czyli dalsze losy bohaterów, którzy
przeżyli i ta akcja będzie toczyła się na Mazurach. Zbieram materiały i jeżeli mogę prosić, to bardzo chętnie spotykam się z ludźmi, którzy mają jakiekolwiek wspomnienia, wcale niekoniecznie istotne, jeżeli chodzi o historiografię, czyli daty, bo to można zawsze sprawdzić. To bardziej mnie interesuje, żeby wysłuchać tych ludzi i jak to życie wyglądało po 1945 roku na ziemiach, jak to Popiołek w serialu Dom powiedział, wyzyskanych, czyli odzyskanych. Nad Niemnem, losy prawdziwych bohaterów, to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest pan Robert Pawłowski, historyk, autor książek Niemy, Niemen, dalsze losy bohaterów nad Niemnem i Płynąc pod dnie Niemna, jak również producent filmu Niemy, Niemen. A my teraz zapraszamy serdecznie naszych telewidzów do tego, żeby wziąć udział we współtworzeniu naszego programu. Tych wszystkich, którzy mają wspomnienia, chcą się podzielić, zadać pytanie, tudzież właśnie podzielić jakąś refleksją, zachęcamy do tego, aby dzwonić. 56 657 00 11 i 56 657 00 12. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla telewidzów z zagranicy dwa numery 48 kierunkowy do Polski, następnie 56 657 00 13 i 56 657 00 14. Zachęcamy do tego, żeby dzwonić, bo dla wszystkich, którzy będą do nas dziś telefonować, mamy upominki od naszego dzisiejszego gościa, dlatego też zachęcamy. Była mowa o planach, była mowa o tym, co przed panem. Mówiliśmy o tym, dlaczego taka chęć. A co z tą edukacją? W jaki sposób zadziałać, żeby z pana perspektywy, żeby rzeczywiście młodzi ludzie przekonali się i chcieli sięgnąć za tę wschodnią granicę, żeby zobaczyć losy Polaków żyjących tam, ale również te historie. Ja uważam, że musi zmienić się podejście do wielu rzeczy. Dzisiaj faktycznie możemy pojechać na Białoruś, czy możemy teoretycznie, tylko jest to dosyć niebezpieczne. Nie ma się co czarować, że sytuacja nie jest napięta, ale nasze dziedzictwo również jest na Litwie. No, co prawda mamy COVID-a, tak? To też jak gdyby dzisiaj jest taki słaby czas. Natomiast jeżeli wróci to wszystko, miejmy nadzieję, że niebawem wróci do jakiejś normalności, to ja twierdzę, że młodzież na pewno chętnie pojedzie na taką wycieczkę, dotknie, zrozumie. Ja dam tylko przykład, jaka jest ta ziemia, bo my mówimy, to już faktycznie nie jest nasze, bo co nas to obchodzi, to jest Białoruś, to jest Ukraina, to jest Litwa. Nawet ktoś w pisie złośliwym w internecie napisał o mojej książce, że to, że napisał mojej książce źle, to przyjmuję z pokorą, ale napisał też o Orzeszkowej, że no, beznadziejna, etc. No to tego już nie przyjmuję. Natomiast i było takie zdanie, że ja chcę rewizji granic. To nieprawda. Ja nie chcę, nie jestem zainteresowany, gdyby to ode mnie zależało, jakiejkolwiek rewizji granic. Granice są, jakie są. Rewizja granic nikomu jest niepotrzebna, bo doprowadzi do konfliktów zbrojnych. Natomiast uważam, że powinniśmy wyjść z takiej amnezji. My jesteśmy chyba jedynym narodem, nie obwiniam tu narodu, tylko system edukacji, który zapomniał o swojej historii. Bo podam kilka nazwisk. Mikołaj Rej urodził się w Winnicy. Proszę spytać, niech ojciec spyta uczniów, gdzie jest Winnica. Winnica jest na Ukrainie. Dalej, jeżeli idziemy szlakiem ukraińskim, Juliusz Słowacki, Krzemieniec, Ukraina. Aleksander Fredro, pod Lwowem. Przepraszam, Gabriela Zapolska, Lwów. Maria Konopnicka urodziła się w Suwałkach, zmarła we Lwowie. Przejdźmy na Białoruś. Adam Mickiewicz, Nowogródek, Zaosie. Oczywiście Eliza Orzeszkowa. Tadeusz Kościuszko, Mareczywszczyzna, Białoruś. Stanisław Poniuszko w okolicach Mińska. Rejtan w okolicach Mińska. I tak dalej, i tak dalej. W związku z czym to nie jest tylko ziemia, że myśmy tę ziemię gdzieś zgubili. Tam zostały ślady po nich. Tam zostały wspaniałe budynki, które rozwalają się, tak jak dom Janka Bohaterowicza. A my właściwie wszyscy udajemy, że granica
to jest, to tutaj, zaraz za Białymstokiem, w Kuźnicy Białostockiej, ta granica tam jest. Natomiast nasza kultura i nasza historia i nasza wiara tak naprawdę została daleko, daleko za tą granicą. I Piłsudski kiedyś powiedział, że Polska jest jak obwarzanek. Naokoło jest pełna, w środku pusta. Ale cytuję to Piłsudskiego, żeby nie dokuczać tym, którzy są w środku. Tak? Dziękuję bardzo. Odbieramy pierwszy telefon do naszego telewidza. Halo? Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze kto się do nas dzwoni? Mówi Beata z Londynu. Witam, ja pani dzwonię Beata. Z pewną uwagą. W programie, w którym mówi się o zachowaniu polskości, wyrażenie nie chcę spoilerować, zdecydowanie nie pasuje. Dziękuję bardzo, z Bogiem, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, pani Beato. To takie uwspółcześnienie, proszę mi wybaczyć, na następny raz postaram się poprawić. No, to też jest dobra uwaga, bo rzeczywiście, no jakby nie patrzeć, o tę kulturę języka polskiego nasi twórcy walczyli, chociażby Eliza tak. Orzeszkowa. Znaczy, ja bardzo szanuję tę wypowiedź, natomiast tą wypowiedź, ale ja lubię bardzo polskie seriale i w 40-latku znanym powszechnie jest taki motyw, jak kobiety rozmawiają ze sobą w pracy Madzi i jedna z nich mówi, że mężczyźni to chcą szpanować, a druga z oburzeniem. Licz się ze słowami, jakich ty słów używasz, tak? No i dzisiaj słowo szpan jest słowem potocznym. Niestety, ja zgadzam się z tą słuchaczką, jak najbardziej podzielam tę opinię, ale myślę, że no niestety, język jest dzisiaj w dużej mierze zaśmiecony przez internet i będzie bardzo trudno nam powstrzymać. Dokładnie. Odbieramy kolejny telefon. Halo? Tak, szczęść Boże. Szczęść Boże, kto się do nas dodzwonił? Kazimiera z Oświęcimia. Witamy. Ja właśnie byłam na wycieczce śladami naszych ojców właśnie w Ukrainie z franciszkanami, więc rzeczywiście to są historie niesamowite. Dlatego uważam, że rzeczywiście mało nasze dzieci, nasze wnuki na ten temat wiedzą i po prostu no, to jest bardzo smutne. Te wszystkie nasze tam pozostałe ślady. Mój tato też urodził się w Nowogródku. W ogóle tam nie było można się w żaden sposób dostać. Ta przewodniczka Polka, która nas tam oprowadzała, no też nawet powiedziała, że po prostu nie można w ogóle się tam dostać pod Nowogródek, że jest jakimiś tam drutami utegowany. No, nieprawdopodobne to są rzeczy i dlatego jestem bardzo wdzięczna, mimo że włączyłam telewizor już w trakcie rozmowy, ale jestem właśnie bardzo, bardzo dziękuję panu profesorowi za te no bardzo przybliżające nam rzeczy. To rzeczywiście powinna edukacja, Ministerstwo Edukacji tym się jakoś, no, żeby to uwzględnić w naukach dla dzieci, dla młodzieży, bo no dziękuję bardzo. My również dziękujemy. Pani Kazimiero, prosimy naszym realizatorom też zostawić swoje dane teleadresowe. Przekażemy upominek od naszego dzisiejszego gościa. No, ja jeżeli mogę jednym zdaniem odnieść się do tego telefonu, to bardzo ważne, o czym pani mówiła przez telefon. Musimy też pamiętać o tym, że dzisiaj no, chociażby na Białorusi czy w Rosji młodzież tam ucząca się w szkołach ma trzy przedmioty. Przedmiot historia powszechna, historia Białorusi i historia tak zwana historia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, która jest totalną sowiecką propagandą. I ta młodzież, która do nas przyjeżdża, ona jest dezorientowana. Ona kompletnie nie rozumie, o czym my momentami mówimy. I właściwie nasza młodzież często nie jest w stanie skontrować, ponieważ brakuje. Teraz mamy jakiś przedmiot, który ma wejść hit i mam nadzieję, że chociażby tam się niektóre rzeczy pojawią. Ja uważam, że powinien powstać, jeżeli nie przedmiot, to jakiś dodatkowy dział o ziemiach utraconych,
One są powszechnie nazywane kresami. Ja bardzo nie lubię tego sformułowania, bo to jest też niestety sformułowanie wymyślone przez komunistów, które się przyjęło. Ja sam używam często, ale nie lubię, dlatego że kres to jest koniec. A z Grodna do granicy II Rzeczpospolitej było zdecydowanie dalej, aniżeli do Warszawy, to jaki to kres. Także ja mam nadzieję, że ktoś w edukacji, w Ministerstwie Edukacji, może ta ekipa w końcu przypomnie sobie, ponieważ tam zostawiliśmy całe dziedzictwo, ja to dzisiaj taką namiastkę gdzieś tam pokazałem. Odbieramy kolejny telefon. Halo? Cześć Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kto się do nas dozwoli? Ja mam na imię Bernadeta, dzwonię z Rzeszowa. Bardzo mi miło, że takie tematy są podejmowane, bo szczerze powiedziawszy, z mojej historii nigdy nie przepadałam i ta lektura jakoś nie przypadła mi do gustu. Ale teraz żałuję, bo człowiek im jest starszy, to wtedy wie, że niektóre rzeczy po prostu przeszły mu koło nosa, zbagatelizował, a teraz jest historyczna dziura. I dobrze, że takie programy są, kiedy możemy na nowo jakoś sięgnąć do tej naszej historii. Ja jestem katechetką, zauważyłam, że młodzież nie lubi historii. I jakoś ta historia polska jest na marginesie, a nasza tożsamość jest ważna. Ja może jeszcze przywołam, bo tak była mowa o Grodnie, Nowogródku. Ja pamiętam ten fakt, że tam też siostry nazaretanki oddały swoje życie w 1941 roku za Grodzian, czy Nowogrodzian. I wiele tam jest bohaterów, którzy naprawdę cierpieli i wspaniale, że Pan te sprawy nam jakoś odnawia jako Polakom. I dobrze, że takie filmy i dobrze, że możemy na nowo odkrywać tą wielką spuściznę naszej historii, z której powinniśmy być dumni. I wydaje się, ja czasami się tak zastanawiam, dlaczego tyle Polaków, którzy są tam za granicą na Białorusi i tak niedaleko, to oni, dlaczego nie ma tej repatriacji, żeby jak najwięcej Polaków, którzy są w sytuacji trudnej, mogli wrócić na ziemię polskie? No ale to by trzeba było więcej starań. I ja dziękuję bardzo. Mieszkałam też w centralnej Polsce nad Wartą, gdzie też nie wiedziałam, ale w Drobnicach, czy okolice Drobnic, gdzie był między innymi właśnie kręcony film Nad Niemnem. Szczęść Boże, pozdrawiam i dziękuję bardzo. Bóg zapłać, szczęść Boże, pani Bernadetto, również gorąco i serdecznie pozdrawiamy i prosimy o zostawienie nam swoich danych. No właśnie, tutaj pani Bernadetta, myślę, że dotknęła też ciekawego tematu, kwestii repatriacji. Nam się łatwo mówi o repatriacji, żeby teraz kogoś przenieść i umiejscowić go w mieszkaniu, w bloku z ciepłą wodą, z ogrzewaniem na 40 czy 50 metrach kwadratowych, no ale to jest zawsze wyrywanie ludzi z korzeni. W pewnym sensie zgodzę się z ojcem, że tak. Natomiast mamy taki smutny przypadek za granicą z Rosją, czyli z obwodem królewieckim. W okolicach Kaliningradu powstała dosyć duża polska społeczność. I ja niedawno się o tym dowiedziałem. Mówię, skąd tam Polacy? No, mieszkamy, Kaliningrad właściwie po wojnie Sowieci spustoszyli i wszyscy raczej stamtąd poza Rosjanami wyjechał. On miał być pierwotnie polski, miał być Królewiec, a nie Kaliningrad. Natomiast tam jest dosyć duża społeczność polska z Kazachstanu. Dlatego, że w Polsce nie mogą otrzymać tego, co otrzymali od państwa rosyjskiego, ponieważ państwo rosyjskie wprowadziło coś takiego, że obywatele dawnego Związku Radzieckiego mogą bez problemu przemieszczać się na teren Rosji. No i ci Polacy z Kazachstanu to wykorzystali, są blisko Polski. To smutne, to się tu i tak dużo już zmieniło, natomiast to bardzo smutne, że ja czytałem też artykuł taki, nie będę cytował tego tytułu, nie lubię tej gazety, w związku z czym tym bardziej nie będę jej reklamował, że z Kazachstanu to większość tych Polaków to są złodzieje i oni są tam wychowani, po co nam ten problem i tak dalej. To dobrych parę lat temu. To są biedni ludzie. To są nasi rodacy, którzy trafili tam nie dlatego, że takim się podobałoby pojechać do Kazachstanu czy w inne strony, tylko zostali tam siłą
wyrzuceni. W większości z nich nie przeżyło tej mordęgi, tej drogi. A dzisiaj właściwie nie ma takiej mowy, żeby naszego państwa nie było na to stać. Moim zdaniem na to, na nas kompletnie stać, bo to nie będą, tak jak ojciec powiedział, niektórzy nie będą chcieli wyrywać korzeni, ponieważ przyzwyczaili się, mają pracę i oni chcą już tam zostać, żyć. Natomiast są tacy, którzy chcą przyjechać do tej Polski. Utrudnianie im dzisiaj bądź dawanie połowicznie kart Polaka, to trochę nie tak, nie halo. No, obywatelstwa polskiego oni się nigdy sami nie zrzekli, im po prostu siłą odebrano, czy im ojcom, dziadkom i tak dalej. Odbieramy kolejny telefon. Halo. Dobry wieczór. Szczęść Boże, kto się do nas dodzwonił? Dobry wieczór, ale bardzo słabo słyszę. Szczęść Boże, kto się do nas dodzwonił, może pan mówić. Moje imię Wiesław, z Jeleniej Góry. Chciałem nawiązać do Sopockim. Tak? Tak. Proszę wyłączyć albo ściszyć całkowicie telewizor, wtedy będzie nam łatwiej rozmawiać. Dobrze. Już ściszyłem. O, i teraz będzie spokojnie, w słuchawce wszystko słychać. Prosimy bardzo. To znaczy, my mieliśmy własny dom w Sopockiniach do 1957 roku. W 1957 roku z moją mamą, ojciec został na chwilę, na jakiś czas. Była repatriacja, wyjechaliśmy do Polski. Sopockinie, to ostatnio się dowiedziałem nie tak dawno, to jest 7 kilometrów od granicy od wschodniej obecnej Polskiej. Tam byli sami Polacy. Te miasto Sopockinie przed wojną to były tylko Polacy i Żydzi. Nie było innych narodowości. Poza tym ja się urodziłem w Hołowieńczycach, to jest wieś, nad Czarną Hańczą. Mojego ojca z kolei, rodzice, mieszkali nad kanałem augustowskim. Dosłownie jakieś 500 metrów od kanału augustowskiego, a mój dziadek nad Czarną Hańczą to miał swój dom jakieś 30 metrów od Czarnej Hańczy. I tam ja się urodziłem. Chodziłem do rosyjskiej szkoły, do białoruskiej szkoły. Język wykładowy był rosyjski. W Sopockiniach 5 klas skończyłem rosyjskiej szkoły. Tam byli sami Polacy. Ci, co nie byli Polakami, to byli przyjezdni. To byli przybysze. To nie byli miejscowi. W tym czasie, kiedy ja tam jeszcze mieszkałem do 1957 roku. No później, co jeszcze mogę powiedzieć, że ta szkoła była przed wojną polska, że tam było jeszcze kino, kościół parafialny, już nie pamiętam jakiej, pod jaką był wezwaniem. My mieliśmy dom w samym centrum, przy ulicy 1 Maja. To był dom, którego połowę domu podejmowaliśmy dla dwóch lokatorów, a zajmowaliśmy sami połowę. Całkiem nowy dom. Mój ojciec był w lagrze sowieckim. Po powrocie z lagru wypuścili go. Jakimś cudem, nie wiem dokładnie jak, bo w tej chwili jestem w Jeleniej Górze, mieszkam, także ojciec dawno nie żyje. Nie wiem jak go wypuścili, w każdym razie go wypuścili. Aresztowali go w 1944 roku. Moja mama w tym czasie była w ciąży ze mną. Bo ja jestem z 1945 roku. Trzymali go w Grodnie. Bili go do nieprzytomności co noc. Do nieprzytomności. Wlekli do celi. Później wywieźli go do Komi SSR. To jest bardzo północny zachód Uralu. Z Grodna go wieźli do tego miejsca. Tam on siedział, ponieważ był krawcem, bardzo dobrym krawcem, wykwalifikowanym, to jakoś mógł przetrwać. Na noc zaszywał się w worku, żeby go wszy nie zjadły. To też się dowiedziałem nie tak dawno od swojej siostry, bo wtedy ja jeszcze jak byłem, bo z Polski wyjechałem w roku do... chwileczkę, bo jeszcze byłem w Australii kupę lat. 28 lat byłem w Australii. 28 lat.
12 lat temu powróciłem z Australii do Polski, mieszkam w Wielkiej Górze w tej chwili. Ten dom dalej jest, stoi w Sopoćkinach, w samym centrum przy 1 maja. W samym centrum przy parku tego. No i rodzice nie żyją. Byłem chrzczony, właściwie są dwa kościoły w Sopoćkinach, z tym, że jeden nigdy nie był czynny. Jeden był czynny, katolicki, drugi natomiast też w bardzo ładnym miejscu, na wzgórku takim, to nie był czynny, blisko szpitala. Dwa szpitale, kino było takie stałe, no i ta szkoła, przedwojenna Polska. Panie Wiesławie, bardzo, bardzo dziękujemy za te wspomnienia i za to podzielenie się tym świadectwem i tą historią rodzinną. Gorąco pozdrawiamy i również też prosimy o pozostawienie nam swoich danych teleadresowych, żebyśmy mogli przekazać upominki. Prosimy, panie doktorze. Pan Wiesław, tak? Dzwonił tak. Do nas. Nie chciałbym przekręcić imienia. Myślę, że moja książka dla panu Wiesławowi się bardzo spodoba. Ja odszukałem w międzyczasie, tutaj akcja dzieje się również w Sopoćkiniach. Kościół nazywa się Najświętszej Marii Panny i Świętego Jozafata Kuncewicza. Tu też na okładce wewnętrznej celowo dodałem mapkę, na której widać, jak blisko jest Grodno, jak blisko są Sopoćkinie, o czym pan przed chwileczką mówił. I w tej książce również znajdziecie państwo mnóstwo historii, które opisują postawę polskiego kościoła katolickiego. Jak ważne, jak wielką rolę. I tutaj akurat w 99% są to wszystko postacie prawdziwe, jak wielką rolę i jaką nadzieję dawał Kościół w tamtych czasach. Do tego tematu na pewno będziemy chcieli wrócić, jeżeli nie teraz, to w programie radiowym. Natomiast odbieramy kolejny telefon. Halo? Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja chciałbym do audycji Sławek z Nowego Sącza. Witamy panie Sławomirze, prosimy bardzo. Szczęść Boże. Bardzo ciekawa audycja, w ogóle pasjonuje się historią. Tutaj nie czytałem tej książki pana autora, pana Pawła Włoskiego, ale pewnie to zrobię. Ja natomiast chciałbym się odnieść do współczesnej sytuacji Polski, która, no tutaj pan autor, pan Paweł Włoski mówił, że ta niejednokrotnie sytuacja była wcześniej kształtowana przez nieodpowiednie zachowania też i włodarzy polskich, no a chciałem zauważyć, co dzieje się obecnie. Gdzie tutaj Rosja przez prowokację szykuje nową wojnę z Ukrainą, gdzie polski prezydent przyjmuje prezydenta Ukrainy w Polsce w Wiśle. I w międzyczasie na granicy Polski i Ukrainy są zatrzymywane polskie pociągi, prawda? I z towarem, prawda? Ze wschodu. I jak to jest, że dopiero Solidarność musi protestować, żeby wpuścić te pociągi do Polski, gdzie prezydent, nie wiem, czy się o to upomni, czy no gdzie jest premier, prezydent, żeby w tej sprawie wystąpić. Tak samo jak chodzi o sytuację Polaków na Białorusi. Ja byłem na Białorusi, widziałem, jak to tam wygląda. Byliśmy na takiej wycieczce z Czechem Rzemios. No i tak naprawdę to ten Związek Polaków na Białorusi był tępiony już przecież przez wiele lat. Właściwie ta polskość jest tam wycinana od dawna. Jak to jest, że tyle Ukraińców, szacuje się, że około 1,5 miliona pracuje w Polsce, Białorusinów podobno już około 500 000. I Polska jest tak słabo zarządzanym krajem, bym to nazwał, że nie może się upomnieć o losy tych po prostu organizacji, gdzie nie można wywrzeć presji na władzach i tutaj Ukrainy, jak chodzi o takie sprawy gospodarcze, czy Białorusi, o te sprawy Polaków na tej Białorusi. Jak to jest, że Niemcy mogą spokojnie wjeżdżać do tych swoich kresów, do Kołobrzegu, prawda, gdzie wiadomo, że tam sytuacja jest podobna jak z polskim Lwowem, nikt im nie broni, a Polacy mają jakiś kłopot. No tak właściwie chciałbym prosić pana tutaj autora, pana Pawłowskiego o odniesienie się do tej mojej uwagi. Dziękuję serdecznie. Przełączam się na odbiór. Dziękuję bardzo panie Sławomirze. Prosimy. Trochę celowo obijałem temat polityczny, dlatego że
ja zgadzam się ze z telewidzem, który stwierdził, że mamy bardzo trudną sytuację i dziwną sytuację z państwem ukraińskim. Jest to kompletnie niezrozumiałe i ja zgadzam się w 100%, bo dzisiaj nacisk na Białoruś, to mamy taką trochę sporo ograniczoną, bo chociażby Angelika Borys siedzi od paru miesięcy w więzieniu, czy w areszcie nawet. Dziękuję, różnicy żadnej nie widzę, jeżeli chodzi o warunki. Nie mamy wpływu w tej chwili na Białoruś, bo wiemy, co się dzieje. Natomiast na Ukrainę oczywiście, że mamy. Ja tego kompletnie nie rozumiem. Jest tam wiele rzeczy, które wołają pomstę do nieba. Przecież niedawno mieliśmy na ekranach polski kin, film Wołyń. I film Wołyń został zabroniony. Emisja tego filmu została zabroniona na Ukrainie. Słabo to wygląda, jeżeli chodzi o stosunki dyplomatyczne. Myślę, że to wynika z tego, jeżeli mam usprawiedliwić naszych polityków, że no nie możemy kłócić się z Ukrainą, skoro mamy wroga w Rosji. Natomiast ten los Polaków tam jest tak właściwie i naszego dziedzictwa zapomniany. Ja mam nadzieję, że kiedyś powstanie jakieś takie solidne ministerstwo, które się tym wszystkim zajmie, bo to wygląda źle. I tyle mogę powiedzieć na ten temat. No, lwy na cmentarzu Urląt Lwowskich cały czas w skrzyniach. Cały czas w skrzyniach. Ja byłem na cmentarzu Łyczakowskim. No, to jest po prostu polska historia. Jak się idzie tam, no to wszędzie te polskie groby, ale no wielcy polscy pisarze, no mama Herberta i tak dalej, no Zapolska, Konopnicka. Są tam pochowani. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że na niektórych grobach są wydłubywane oczy, na zdjęciach dzieci. Czy nacjonalizm na terenach ziemi lwowskiej jest ukraiński okropny. I najgorsze jest to, że w nocą potrafi niektóre groby potrafią zniknąć po to, żeby pochować tam jakiegoś dygnitarza bądź jakiegoś, nie wiem, dygnitarza to akurat złe słowo, skorumpowanego oligarchę i na tym Łyczakowskim cmentarzu to się dzieje. Problem Ukraina historii jest... i propagandy też jest duży w młodszym pokoleniu. Ja pamiętam, kiedy byliśmy na takim zjeździe w redemptorystów właśnie we Lwowie i pojawiły się jakieś takie dyskusje, nawet no, dotyczące historii, to jednak tak jakby jakąś kartę historii wyciął, jakby jakiejś części zapomniał. Była Austria, potem długo, długo nic i nagle pojawił się Związek Radziecki. Teraz mamy wolną Ukrainę. Tak jest. Nie ma jak gdyby etapu przejściowego i ta nienawiść do Polski jest nadal tam bardzo duża. Trochę nam pomaga konflikt z Rosją. W tym sensie pomaga, że Ukraińcy bardziej, ci nacjonaliści bardziej nienawidzą w tej chwili Rosjan niż Polaków. No ale to małe pocieszenie. Ja zawsze powtarzałem, że reżim Łukaszenki jest najbardziej konsekwentny, ponieważ tak naprawdę państwo białoruskie czy państwo ukraińskie to jest prezent, który otrzymali od Związku Radzieckiego. To są fakty, a nie jakieś historie. I na Białorusi, w każdym mieście polskim, Grodnie, Słonimiu, w Lidzie, stoi Lenin w głównym miejscu i strzeże tej Białorusi, ale to jest konsekwencja. Oczywiście tego nie popieram, ani się z tego nie cieszę. Natomiast na Ukrainie to właściwie to takie wymazywanie. I nagle Bandera na polskiej szkole numer 10 we Lwowie wisi po piersie Szuchewicza, który powiedział, że każdy zabity Polak to metr wolnej Ukrainy. I do dzisiaj to po pierwsze na polskiej szkole wisi. Jest to takie, ostatnio minister Rau pojechał do Ukrainy, został w Stanisławowie, został w hotelu przywitany flagami banderowskimi. To tak nie powinno wyglądać. Ja się z tym zgadzam i jestem oburzony, ale tyle. No. Panie Robercie, powoli przychodzi nam kończyć już nasz program. Tę odsłonę, bo oczywiście o 21:30 zapraszamy do Radia Maryja i tam będziemy kontynuować naszą rozmowę. Podsumowanie. Co zrobić, żeby Niemen przestał być niemy? To bardzo trudne pytanie i dzisiaj trudno znaleźć lekarstwo. Ja myślę, że jeżeli uspokoi się sytuacja, nadzieja zawsze ostatnio umiera i będziemy mogli jeździć tam, to przede wszystkim musimy dbać o naszą
tradycje, historię, pokazywać tej młodzieży i wtedy ten Niemen zacznie sam żyć już oczywiście innym rytmem, tak? Natomiast jeżeli my o nim, sami się od niego odetniemy tym murem, który powstanie, to słabo to będzie wyglądało. To wszystko jest w naszych rękach i tak naprawdę no, w naszych rękach też, bo my mówimy ministerstwo, właściwie tak anonimowo kto. Ja się bardzo cieszę i dziękuję ojcu za zaproszenie do tego programu, bo to dla mnie zaszczyt, tak, że mogę tutaj wystąpić i mogę o tych tematach opowiadać i jestem otwarty. Kiedy zaproponowałem do jednego radia realizowanie bezpłatnie niektórych materiałów dotyczących ziem utraconych wschodnich, ponieważ ja objechałem te tereny wzdłuż i wszerz i dalej się tym pasjonuję. I ja jestem do dyspozycji. Myślę, że każdy jak coś tam przyłoży się troszeczkę do tego, to jak słyszymy od naszych telewidzów, to ludzi to interesuje i to nie jest wina młodzieży czy wina ludzi, któraś tam z pań powiedziała, że żałuje, że nie przeczytała. Kurczę, to nie tak powinno wyglądać. To nie jest jej wina. Ten cały system jest cały czas taki, no jak ten towarzysz z Ministerstwa PRL-u Kultury powiedział, że to najlepiej, żeby to była wielka rzeka. I to tak jesteśmy w taki sposób cały czas uczeni. Mam nadzieję, że się to zmieni. Dziękujemy bardzo. Zachęcamy wszystkich do sięgnięcia po książki Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, ale również po te dwie książki, o których dzisiaj mówiliśmy w trakcie naszego programu. Nad Niemnem, losy prawdziwych bohaterów. Naszym gościem był pan Robert Pawłowski, historyk, autor książek Niemy Niemen, dalsze losy bohaterów Nad Niemnem oraz Płynąc pod dnie Niemna, jak również producent filmu Niemy Niemen. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również. Panie Robercie. A ja zapraszam wszystkich do odbiorników radiowych o godzinie 21.30, bo tam kontynuacja rozmów niedokończonych na ten sam temat z tym samym gościem. Gorąco i serdecznie zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.